Siemano widzowie, witam was, drugi odcinek Humankind, trzeci sezon. Kontynuujemy sobie naszą przygodę, naprawdę idzie nam dobrze. W ogóle sorry za światło, no ale akurat z tym nie mogę sobie poradzić, bym musiał jakiś kod zawiesić. Ale wtedy to by z kolei nic nie było widać, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że chciałem właśnie powiedzieć, że nam super idzie, także mamy szansę na wygranie, tutaj tej serii i czas przetestować. W poprzednim odcinku generalnie powiedziałem, że chwilę sobie pogram i tutaj stworzę tych właśnie hoplitów, no i będziemy testować te jednostki. Przyszedł czas na test generalny pierwszy, zobaczymy jak sobie hoplici radzą. Widzę, że wyśmienicie, bo Rook jak najszybciej spierdolił stamtąd. Co ciekawe, oni mają beznadziejne też te nastroje, bo oni nas po prostu zaatakowali, więc oni na tym cierpią. No i co, my biegniemy tymi wojskami do przodu. Tutaj, o, widzę kolejna bitwa. A czemu ja dostanę? Poczekaj, co tu się dzieje? Czemu wróg ma przewagę? A, ja nie mam opracowanych jakichś technik wojennych, tak? Organizacja wsparcia. Nie mam działań wojennych opracowanych. Jak najszybciej trzeba to zmienić. Kurczę blaszka. Proszę mnie tu wszystkich przenieść do nauki i szybko te działania, bo jak to bez wsparcia? Dobra. To nie wiedziałem, że ja nie mogę używać wsparcia, widzicie. To ciekawe, ale szybko sobie to wynajdziemy. Tutaj te działania wojenne i powinno być całkiem w porządku. Tutaj rozwijamy naszą żywność. Kolejne dzielnice rozwijamy o żywność. No i przy okazji też tworzymy tych hoplitów, czyli te nasze wojska. Myślę, że ci spokojnie mają szansę z tymi, więc natychmiastowe rozwiązanie. Zwycięstwo, no i pięknie, minus 4 jednostki. To mi się podoba. Odpoczywajcie zatem, panowie. Zasłużone tutaj, zasłużone zwycięstwo, zasłużony odpoczynek. Tych wysyłamy do przodu, no a ci niech tutaj czekają. I tylko szybko, żebyśmy to wsparcie ogarnęli, to byśmy w ogóle już mieli gigantyczną przewagę nad przeciwnikiem. Wojna niestety została wypowiedziana nam z zaskoczenia, w miarę chyba. Także to już jest nie fajne. O, mamy tarany. No i mamy wykorzystywane wsparcie, także pięknie. Wojna nam niestety została tutaj wypowiedziana z zaskoczenia. No ale kurde. Nie z takimi pajacami sobie radziliśmy. Fortyfikacje, zdolność bojowa w walce dla jednostek w dzielnicy lub na polach przylegających na tej dzielnicy. Czekaj, prowadzenie długich kampanii na wielkich przestrzeniach wymaga kontrolowania dużych grup ludzkich i wielu specjalizacji. Plus jeden, zdolność bojowa w walce dla jednostek w dzielnicy lub na polach przylegających do tej dzielnicy. Na posterunek. Nie do końca rozumiem, o co chodzi. Wydaje mi się, że jest to useless, że ja bym tutaj przeniósł tych wszystkich ludzi do przemysłu, żeby tutaj szybciej robili jednostki, ale mam ciarki na nodze, kurczę, czy oni szybciej robią jednostki? 3 tury, no szybciej robią. Zatem wydaje mi się, że jeden tylko w naukę pójdzie, reszta pójdzie w przemysł i spróbujemy wynaleźć koło. Automatycznie tworzy drogi pomiędzy miastami i posterunkami. Bardzo chyba fajne, bo się dzięki temu szybciej będziemy poruszać, tak mi się wydaje. Dobra, i mamy też to wsparcie wynalezione, także teraz te bitwy będą dużo lepiej prowadzone. Chcą nam tutaj pakt o nieagresji zaproponować, jak najbardziej, my się zgadzamy na te wszystkie pakty. My też sami właściwie te pakty proponujemy im. Chcemy, żeby nas lubili? Nie możesz najpierw musieć na aktualne żądania odpowiedzieć. Rzuci twój traktat, zrezygnuj. Najpierw musisz odpowiedzieć, no nie rozumiem. A, przekaż? No tak, normalnie już przekazuję w tym momencie. XD. Handel wszystkim, przyjmuję. Otwarte granice. Zaproponuj. No i zajebiście tym, myślałem, że oni mi wojnę wypowiedzą, a nie będziemy sobie tak przyjacielsko rozmawiać. Z tymi, czy mogę jeszcze im traktat jakiś zaproponować? Mogę, otwarte granice, odmówiono. No, zapamiętam sobie to. Aksumici. No i co? Atakujemy różowych. Myślę, że raczej ich rozdupcymy. Możemy też jakąś żołnierską dolę wybrać tutaj kolejną zasadę. Będziemy to kosztować wpływy. Na armię. Plus 50% funduszy splądrowania, premia do zdolności bojowej podczas splądrowania lub 20% na stabilność miasta, które okupuje. Szczerze mówiąc i to jest beznadziejne, ale wydaje mi się, że stabilność jest dużo lepsza. W sumie to nie wiem, co daje... To, że nie mamy stabilności. O, i mogę tutaj asymilować w ogóle to miasto i chętnie bym to zrobił. Kurwa mać, co się dzieje?
Wspaniała cywilizacja obróciła się w pył. A dobra, to jebać. Dobra, i przejęliśmy miasto. Git, teraz mam niestety za dużo miast. I to już jest niefajne. Chcielibyśmy to jak najszybciej zmienić. Jest taka zasada, z tego co pamiętam, która mi daje możliwość posiadania jednego więcej miasta. Kosztuje mnie to 161 punktów wpływów, także zrobimy to zaraz. Tu mam kolejne darmowe wojsko, de facto dostaliśmy. Zajebiście, i dostaliśmy też w ogóle miedź. Nie będę musiał już jej sprowadzać. Nie wiem, u kogo mam ten traktat, czy tam ten handel. Nie wiem, czy ja go muszę anulować, czy niekoniecznie. Konie, żelazo, miedź. Tutaj nic widzę, nie kupuję. Tutaj kupuję miedź. A kupiono, ale to jakby nie mogę już odkupić? Nie, to chyba była jednorazowa płatność, tak mi się wydaje. Mam przynajmniej taką nadzieję. Tak, chyba tak. Dobra, no i co? Idźmy nimi do przodu, mi się wydaje, no nie? Gazę do przodu. Mamy porządną armię, myślę, że od razu atakujemy ich miasto, przejmujemy to. Ale tutaj na wypadek też jeszcze... W razie W tak zwane robimy też armię. W razie coś by się tutaj niefajnego i nieciekawego wydarzyło. Budujmy jakieś dzielnice. Tutaj myślę dzielnica żywnościowa. Chociaż zobaczmy, jak stoi tutaj miasto z żywnością. A swoją drogą... swoją drogą musimy tutaj zrobić coś takiego. No widzę, średnio stoi z tą żywnością. Warto by było jednak zainwestować. Tutaj jest idealne miejsce, ale mi się głos już psuje. No i co? Epoka gwiazdka epoki odblokowana. Zajebiście. O, lecz oni chyba też zainwestowali w nowe jednostki. No to już trochę gorzej. No, aczkolwiek, kurde, my mamy większą armię, wydaje mi się. I więcej mamy tych solidniejszych, solidnych tutaj jednostek. Wydaje mi się, że... No, wydaje mi się, że mamy większe szanse w takiej potencjalnej bitwie. Ja bym chciał, żeby oni się przesunęli gdzieś tutaj mniej więcej. O, coś takiego. Bo wtedy oni, jak nas zaatakują, to nasi uzyskają chyba wsparcie. Dobra, ci gazę tutaj. Trwa plądrowanie. Co ty gadasz? Gdzie my plądrują? Nie widzę, żeby mnie ktoś plądrował. A to czemu to jest w ogóle na złoto? Jedwab. A na złoto to znaczy, że mam tutaj wybudowane dzielnice, rozumiem. Nie no, kto mnie atakuje, znaczy plądruje? Nie widzę, a mogę jakby sprawdzić sobie, gdzie oni mnie plądrują? A mogę. Nie no, gdzie my plądrują? Nie plądrują, jakie trwa plądrowanie. Może przez chwilę próbowali przynajmniej, ale im nie wyszło. Dobra, tutaj też z tymi podjeżdżami, no myślę, że atak byśmy przeprowadzili. Chyba nie mają raczej szans większych. No wydaje mi się, że powinniśmy to wygrać, zwycięstwo. Tak jest, zmierzeni. Trochę oczywiście też straciliśmy jednostek. No, ale generalnie oni stracili wszystkie jednostki, także jest to lepsza informacja. No i co, musimy tymi jednostkami odpocząć, no i będziemy próbować przejąć miasto. Tutaj w co inwestujemy? Też w żywność? Chyba też w żywność byśmy zainwestowali. Jeszcze dodatkowo, wydaje mi się. Plus 2 żywność na rolnika to daje. To jest super w sumie, magazyn zbożowy. Ty, trzeba to zrobić, jak mam 5 rolników. Zdecydowanie. Tutaj w sumie też mógłbym na rolnika dodać jeszcze dodatkową żywność. Czyli zrobić ten magazyn zbożowy, ale może jeszcze nie teraz. Można już zakończyć trwającą wojnę? No, niby można, ale z drugiej strony... Ja bym wolał im przejąć tutaj to miasto. I możemy dać sobie plus 1 limit miast. Chętnie bym to zrobił. Jeszcze jedna rzecz tutaj była. Gdzieś jakoś mogłem zwiększyć ten limit miast. To chyba było, wydaje mi się, któraś z technologii. Filozofia, limit miast. Tak jest. To też bym sobie zrobił, bo od razu jak im zajmiemy miasto, to żeby to było moje miasto. Faktycznie moje miasto. No i wydaje mi się, że naprawdę giera jest łamana w pół, nie? Jeżeli nam się uda to przejąć, to wydaje mi się, że zwyciężyliśmy. Generalnie. Dobra, tutaj podłożę sobie moje jednostki, żeby one się leczyły razem. Ci niech też tutaj podbiegną, też niech się leczą. No i czekamy na następną turę. Moje jednostki muszą być zdrowe, sprawne i wyleczone. To jest przeciwnik? Chyba niekoniecznie. Wspaniała cywilizacja upada. Król wypowiada wojnę. Komu? Kurwa, mi? Nie no, mi chyba nie.
Z nim mam wojnę? Kurwa, mi wypowiada wojnę. Nie no, czemu tak mi wypowiedział wojnę? Sojusz. Zgodził się? A nie zgodził się, bo on ma sojusz z tymi. O kurde. Ale lipo, ty. Lipo jest fest, bo my jesteśmy sami, a oni tutaj mają sojuszników. No, ale z drugiej strony jesteśmy najpotężniejsi. O kurde, to teraz będzie trzeba się skupić. Kurwa, i on bitwę prowadzi, on mi to miasto przejmie, nie? Ja tu nikogo nie mam w tym mieście, on mi tak spizdy to... Ale jest normalnie fujarson, nie? Że on to zrobił. Ale... Ajajaj, ale mu kopa sprzedał. Temu botowi. Spróbujmy chyba przejąć to miasto. Kurde, z drugiej strony, ty, teraz to nie wiem, czy ja chcę się to bawić, czy... Nie no, wydaje mi się, że ta gra jest warta świeczki. Mi się wydaje. Gra jest po prostu warta świeczki. Że warto jest prowadzić te dwie wojny. Weźmy tylko, odpocznijmy sobie. Odpocznijmy. Szkoda, że nie mamy żadnego sojusznika, a z drugiej strony, szczerze mówiąc, to sojusznicy to oni mi nic nie dawali. Szybkość ruchu, plus 10 nauki. Oj, plus 10 nauki, wydaje mi się. I przede wszystkim inwestujemy w coś takiego jak mury miejskie. To jest podstawowa inwestycja. Zaraz oczywiście po hoplitach. Chociaż może przed hoplitami byśmy w te mury miejskie zainwestowali. To pewnie mega, no 3 turki to jest tylko. Znaczy zróbmy to jak najszybciej. Kupno za ludność. O kurde, zginie mi 7 ludności za tego. Za mury? Nie, to raczej chyba mało opłacalne. Zróbmy te mury, a później róbmy hoplitów. No i kurde. No szkoda, że mi tak w nóż plecy wbili. Widzicie, już tak dobrze było, już wszystko dobrze ogarnąłem. Na ten sezon. Tylko o jednym nie pomyślałem, że przecież tu bardzo ważne i istotne jest patrzenie na mapę i dyplomacja. Dyplomacja jest turbo ważna tutaj. Koniec tury. Wy odpoczywajcie, wybiegnijcie do góry jak najbardziej. Dobra, przejmujcie to miasto chyba jak najszybciej. Nie wiem, czy potrzebujecie jeszcze... No trochę moglibyście kurde odpocząć, ale nie mamy czasu kurwa teraz odpoczywać, nie? Chcemy się z nim zmierzyć. Oj, widzę, że tu ciężko może być. To może być ciężko. Bitwa, kurde, blaszka, no. Żebyśmy nie przegrali tego, no. Będzie lipa straszna. Niby powinniśmy wygrać, no. Zapisuję. Zwycięstwo, udało się, mamy to. Gwiazdka epoki odblokowana, dobra. Straciłem 3 jednostki, to już nie jest fajne. No i zostali mi tylko ci, ty. Nie wiem, czy ja chcę przeprowadzać oblężenie, jak zostali mi tylko... Kurwa, chyba chcę. Zaraz sobie tych doślemy i będzie w porządku. Tutaj też, co byśmy tutaj zrobili? Tutaj byśmy też zrobili mury miejskie. Chociaż może tutaj jednostki byśmy zrobili. Kurde, ciężko jak jest tak wojna, to ciężko jest zdecydować, co powinniśmy robić jako pierwsze. Jak mam dwie wojny. Jedna to była na Cirkus. Szkoda, chyba za długo trochę trwała ta wojna. Czerwoni zostali na dziurę, nawet nie miałem okazji ich poznać. A Dusa jest najważniejsza. I co? Atak na miasto. Przeprowadzić, proszę. Oblężenie. No i czekamy, aż tutaj stworzymy te tyrany chyba. Tarany. Chociaż jeden. Ty, jakbym ich zaatakował, to po prostu nie udało mi się wbić do tego miasta. Ja nie wiem do końca, jak to działa, więc teraz naprawdę zapiszę i w razie czego to wczytam, jakbym dostał na dziurę. Chciałbym zobaczyć, czy jakbym kliknął teraz zaatakuj, to bym zwyciężył. A tak, no to nie wiem, na jakiej zasadzie wcześniej to działało, że jak atakowałem, to dostawałem na dziurę. Może to chodziło wtedy o technologię. Nowa zasada jest jakaś. Plus 2 wpływu na plac główny, jeśli asymilacja ludów. Nie wiem, kliknę to. Whatever. Jeżeli chodzi o tych ziomków, to ja bym zdecydowanie chciał tutaj przejąć im to miasto. Zaproponuj pokój. Nie, wymuś kapitulację, no. I prosiłbym... Co bym prosił? Co to jest? Zostań wasalem? Nie. Reparacje... Nie, przekaż mi miasta. Znaczy, jak on ma dwa miasta? On miał jedno miasto. Jak dwa? Dwa miasta miał?
A przekaż mi dwa miasta. Pokój. Ty, to... On mi gdzieś przekazał miasto na drugim końcu mapy, czy co jest grane? Czy nie ogarniam, co tu się wydarzyło? Nie, jedno mi przekazał miasto, to o co chodziło. Wstępująca liczbę miast uczestniczy w budowie, dobra. Zwyciężyliśmy, udało się zwyciężyć, warto by było teraz zainwestować. A to jest fajne miasto w ogóle chyba, całkiem. O, mogłoby być lepsze, ale nie jest najgorsze. Wydaje mi się, że zainwestujmy w tego, w mury jakieś miejskie. Mogę? Nie mogę, bo tu są już zbudowane, no tak. To zainwestujmy w... Kurde, nie wiem w co. Punkty nauki, amfiteatr? Brzmi spoko. O, to mi da plus dwa nauki. O, to w to zainwestujmy. Czemu by nie? I moje wojska wysyłajmy na front przede wszystkim. Rozumiem, że ja się z tymi gadgatkami nie biję, prawda? Nie, nie, nie. Z nimi się na szczęście teraz nie biję jeszcze. Ci niech sobie odpoczywają, a ci niech wracają tutaj na linię frontu, bo na dole będzie nam się szykować solidna bitwa. Plus, no tutaj musimy inwestować w fortyfikacje. Ty, ja miałem inwestować nie w fortyfikacje, tylko w limit miast miałem, kurwa, inwestować. Czemu ja w tego nie inwestuję, w ten limit miast? Filozofia. Jak najbardziej. I chciałbym to bardzo szybko wykonać, także wezmę sobie na chwilę te wszystkie, to całą ludność z tego przemysłu. Niech ona pójdzie się w naukę na chwilę. To tak najszybciej zrobić. Dwie turki? No dwie turki brzmi całkiem spoko. Handel luksusowymi towarami. Nie. Czemu ja mam z nimi handlować? Z chwilą wywołali mi wojnę. Dobra. Ej, no i róbmy tych tutaj, te nasze jednostki, tych hoplitów. Bardzo dobrze, że robimy tych hoplitów. Dobra, udało się chyba stworzyć filozofię, co znaczy, że mam limit miast plus jeden, czyli możemy inwestować w przemysł. Technologia aktualnie nam jest niepotrzebna w ogóle. W sensie nie mam nic takiego turbo ważnego w technologii, żebym musiał się tym martwić do wynalezienia, tak mi się wydaje. Żegluga, podbój, jakieś tutaj rzeczy, niby parada. Jazda kona, natomiast ci hoplici no to jednak wymiatają, więc nie ma co. Tutaj widzę, mi ganga robi chłop. No nie tym razem, wariacie, tak mi się wydaje. Tutaj co mogę? Osmoza naukowa, mogę odblokować to. Żeglugę. No brzmi kurde fajne, za 300 golda, czemu by nie? Opracowano żegluga, pyk. No i wydaje mi się, że kurde, że mamy szansę z tymi ziomkami. Oni mają tylko i wyłącznie dwa miasta, po trzy ludności. No kurde, myślę, że jest szansa, jeżeli tego nie zepsuję, to mamy jest duża szansa na to, że to wygramy. Dobra, tu możemy coś budować. Dzielnic, co ciekawe, nie mogę budować. Dlaczego? Bo nie mam żadnej ludności, która mogłaby to budować. A, nie mam stabilności. No to fajnie by było zbudować coś, co podniesie mi stabilność. Na przykład studnie publiczne. Czemu by nie? Te wojska lecą na dół. Tutaj jest jakieś oblężenie, będzie trwało. No nawet jeżeli to sobie fastem doślemy wojska. W ogóle to możemy ich w sumie zaatakować. Tej gazu na nich, co ja robię? Jak najszybciej zniszczyć tutaj wroga. O, podchodzi blisko. Bardzo dobra, kurwa, decyzja. Tymbale. Super sprawa. Dawaj, lecimy za nimi. Jeden, dwie, trzy. Damy radę? Pyk, mamy to. Ucieczka, dobrze. I morale nam wzrastają. Nastroje wojenne. I to jest najważniejsze. Żeby tylko jak najszybciej w sumie zakończyć tą wojnę. Chociaż ja bym chętnie tutaj zagarnął. Zagarnął jakieś miasteczko, albo coś im przynajmniej rozdupcył, żeby już nie mieli tego miasta. No i co, w sumie spamuje hoplitami, no nie? Cały czas. Może w sumie damy jednego gościa w przemysł, coś tu da? Da, szybciej mi się jednostki zrobią. To w przemysł dajmy ziomka. I może warto by było teraz, o właśnie, w kuźnię jakąś zainwestować? No dobrze by było tego, w skład drewna, jeszcze szybciej by nam to wychodziło. Przemysłu na górę. Fajnie, 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 tylko... No tylko bym musiał zmarnować 9 tur. Nie wiem, czy by to oddało. Może na razie sobie odpuścimy. Tutaj dzielnica niech się robi, tymi ziomkami gonimy tamtych. No i ci niech dołączą do mojej tutaj armii na dole. Team pod granicę, no i cały czas budujemy tutaj wojska. Fortyfikacja udało się odblokować. Jak najszybciej będę fortyfikację w takim razie zrobił. Kolejny poziom fortyfikacji. Jako pierwsze by się przydało zrobić zdecydowanie tak. Tutaj damy w przemysł.
My teraz zrobimy tak, przemysł, żywność, nauka. Tutaj to samo, przemysł, żywność, nauka. Przemysł, żywność, nauka. I tutaj w sumie to samo, przemysł. Nie, tutaj może żywność, bo na razie tutaj, jeżeli chodzi o ludzi, to jest niedobrze. No i oni coś tu mogą robić, mogą hoplity w sumie zrobić. Ty, możemy sobie tu małą armię w sumie wykonać kolejną, czemu by nie? To niech ci się cofną, chwilę sobie poczekają i my tu zrobimy hoplitów. Ten niech też czeka. I też będzie dużo logistycznej takiej zabawy. Kryzys. Odrzucam żądania. W ogóle to my powinniśmy sobie jakąś morale zwiększyć. Jak ja mogę zwiększyć morale? Mogę komuś coś zaproponować? Na przykład powiedzieć, żeby mi coś oddał? Chyba nie. Ty, a jakbym ja wysłał tych ziomków do mojego miasta, żeby oni to odbili? Nie takie głupie. Czy poczekam, aż zbudujemy taką konkretną armię? Ciężko mi powiedzieć w sumie. Chyba czekam, aż zbudujemy taką solidną armię. Tutaj mamy jakieś tego, jakiś event plus 15 żywności. Plus 15 żywności minus ludzie. Plus 15 żywności, obfite cele. Minus 5 stabilność, to nie. Chociaż to minus 5 stabilność na haraparę, więc... Harapara jest w miarę stabilna, z tego co pamiętam. W miarę, nie mówię za jakąś mega dużo, ale... O kurde, ciężko z tą stabilnością jednak. No, ale nie jest najgorzej. Mogło być gorzej. Pełni nienawiści są. Różowi. No co ty nie powiesz? Zniszczyłem ich w bitwie. Myślę, że istnieje taka szansa, no, że są. No i gonimy tutaj tę armię. Tutaj czekamy, aż się zbudują, tutaj czekamy, aż się zbudują. Możemy nowe tutaj, nową rzecz wynaleźć. Zbiorniki jakieś, akwedukty. Biura celnika, morski transportowiec, podły konnica, retoryka. To jest jeden nauki na ludność. O kurwa, biblioteka. Ty. Za friko 15 nauki by było. Tutaj na przykład. No fajne, tylko może nie teraz. Teraz pójdźmy w hydrologię. Na razie ostro zostajemy na dziursko. Znaczy ostro na dziursko to nie dostajemy, ale... Mogłoby być lepiej, a może w tym sensie. Mogłoby być lepiej. Tutaj inwestujemy w przemysł chyba. Warto było w dzielnicę może przemysłową. Bo zanim mi się te jednostki robią, zrobię tych hoplitów, to tutaj sobie odpuszczamy na razie, bo tutaj przemysł niestety jest się. Tymi gonimy nadal tamte jednostki. Mam nadzieję, że gdzieś one się tu skryły. Ale je znajdziemy. I tutaj możemy bitwę wypowiedzieć. Albo możemy też wrócić naszymi do miasta w sumie. Bo jak oni nam bitwę wypowiedzą w mieście, to ja muszę mieć w mieście jakieś jednostki. Przydałoby się też te nowe mury robić, dobrze, że je robię. W ogóle tutaj mamy 30 tego fortyfikacji, tak, że chyba całkiem spoko fortyfikacja. No i skipujemy turę, wracamy tutaj naszymi żołnierzami. Jest tu chyba oblężenie jakieś? Oj, jest oblężenie, jak najbardziej. Nie, co? Tak, jest oblężenie. Ale czemu ja muszę natychmiastowo rozwiązywać to? Nie rozumiem do końca, na jakiej zasadzie to działa. No mnie atakują, ja nie mam o kurwa. A ja co mam? Jednych hoplitów, ty. Ale ja chcę tu pomóc. A, nie mogę, bo nie mam... To wy chociaż idźcie, wy też. Kurwa, ty. No nie mogę stracić tego miasta. Zdecydowanie nie mogę, no jak oni to miasto mi przyjęli? To jest kurwa do odbicia i to tym prędzikiem, ty. To jest nie do gadania w ogóle, że ja to miasto mogę stracić. Nie ma takiej możliwości. Gonić i koniec kropka, my to miasto odbijamy i to... Tak szybko jak się kurwa da, no. Pokaż jak ich zaatakuje. O, wycofali się, spoko. Ty no... Na moje miasto, dobra. Żadnych dzielnic nie buduję, nie? Biorę po prostu. Dobra, skończyła się tutaj zabawa, nie? W dzielnicę. I w rozwój. Full przemysł, nie? Ja w ogóle tutaj robię coś takiego, patrz. W ogóle to full inwestycja w przemysł. Wszyscy mają tu na przemyśle jechać. Full przemysł.
Bo to nie może być tak, ty. Zanim już drugie miasto przejmują. Słońce, niech będzie słońce. Tu zwycięstwo, dobra, następna tura. Spróbujmy zaatakować tą haraparę. Ja mam duże szanse, no kurwa, całkiem spore mam, ty. Wydaje mi się. Jakbym ich zaatakował. A nie, teraz już mniejsze. Kurwa, nie wiem. Cykam się, nie? Na równi jest. Ale oni mają chyba jakieś gorsze jednostki. Mają rydwanów, a my jesteśmy rydwany, a my jesteśmy odporni, ale mają też łuczników, broń dystansowa. Kurwa, nie wiem. Jestem skupiony, bo bardzo bym nie chciał przegrać ten serii, no tak dobrze idzie. Hydrologia opracowana, super, można zakończyć już trwającą wojnę. Nie można, bo im teraz ganga robię. Ich niszczę w pół, pa. Normalnie tak o. Tutaj atakujemy, oni się wycofują, także my zyskujemy nastroje. Elegancko. I tu kolejny atak, i oni kolejną wycofkę robią? Kolejną wycofkę robią, kolejne zwycięstwo, kolejne morale do góry. Okupowane dwa miasta, minus 8, kurwa, niedobrze. No i chciałbym też okupować miasto swoje. Okupacja jest prowadzona, oblężenie. W sumie mogę od razu chyba zaatakować, poczekajcie. Oni też od razu zaatakowali, a my tutaj mamy taką przewagę. No, na chwilkę. Oni stracili jednostkę. Super, miasto odbite i od razu w haraparę, w haraparze robimy tych hoplitów jak najwięcej, samych hoplici, kurwa, inwestycja w sam przemysł. Lecimy, let's go, jak mamy miasto odbite, to już jest spoko. Mam nadzieję, że moje nastroje wzrosną i zaraz tą wojnę nie przerżnę z Kretesem, że mi, tylko żeby mi tego miasta nie zajęli, już git będzie. No i wojska do przodu, no, gazu, gonić, dusić, podduszyć przeciwnika. I twórzmy wyprawy handlowe, nie będzie. Gaz. Atak. Tych bym jeszcze dostał na wsparcie. Dobra, i myślę, że to wygramy, nie? Kliknę natychmiastowe rozwiązanie. Ja zapisuję, bo ja się cykam, nie? Dobra, zwycięstwo. Też nie będę wczytywać, jeżeli wiadomo, przegramy jakąś bitwę, ale... Ale no, z rozsądkiem podchodzimy tutaj do tej rozgrywki. Mamy nastroje. Jest git, nastroje wzrastają przede wszystkim, a im mocno spadają, także zajebiście. I możemy przejść na nową epokę, no i ja bym chciał jednak się zastanowić, na jaką epokę przejdziemy, więc poczytam sobie i widzimy się za chwilę. Dobra, zastanawiałem się chwilę między Frankami, którzy mają tutaj spoko rzeczy, plus naukę i tak dalej, plus ich jakby jazda pancerna jest, no, absolutnie genialna. A zamiast Franków też się zastanawiałem między Mongołami. Pamiętam, jak Mongołowie mi nakopali do dupy. No i wydaje mi się, że właśnie teraz my zainwestujemy w tych Mongołów i to nam da też plus 30 stanu równowagi nastrojów wojennych na relacje i natychmiastowo możemy przywołać armię złożoną z jednostek milicji, zużywa 4 ludności w wybranym mieście. No i to mi się, kurde, wydaje fajne. Chociaż, kurde, może ci Frankowie jednak. A dobra, pójdziemy w tych Franków. Aj do Franków. Tak. Może teraz się powiedzie. Pójdziemy w tych Franków i spróbujemy... A, jeszcze nie mogę technologicznie wybrać tutaj, żeby nam spróbowali wynaleźć tą konicę Franków. No ale jak najszybciej będziemy w to inwestować, czyli pewnie w następnej turze. Na razie robimy tą moją standardową armię na dół. Koniec tury. Nie, byliśmy w tej epoce? Chyba byliśmy. A nie pamiętam, czy widzieliśmy tę kascenkę. A, pamiętam, tak. Była. Dobra. I teraz będziemy mogli... Ty, a tu napisali rapera, a on mówi baseball game. Bez sensu. Dobra, możemy wynaleźć gdzieś tu tą naszą konicę frankową chyba. Tylko bym musiał... Tutaj znaleźć gdzie w sumie. Gdzie ja odblokuję tą O kurde, kodeks rycerski, ty, musiał... Łe gościu! Czy to jest daleka wyprawa, zanim ja ich odblokuję? Łe, ja myślałem, że to już blisko jesteśmy, niekoniecznie. No niestety, to warto było teraz inwestować w technologię, ale prowadzimy wojnę, także no niestety nie możemy. Dobra, ci niech odpoczywają, ci niech się połączą może, ci niech biegną do przodu, ci też do przodu. No i myślę, że cacy. O, możecie odpocząć też. Wy do przodu, tak jest. Dobra, koniec tury. Spróbujemy odbić kolejne moje miasto.
bo nastroje mi spadają w tak zwanym, kurwa, no bardzo drastycznie mi spadają te nastroje, także jak najszybciej byśmy te chcieli miasta przejąć, bo inaczej może być niestety syf, a my syfu nie chcemy. Tych wysyłamy oczywiście też na dół, co się stworzą nowe jednostki. Prawo do ziemi, pokaż co tu możemy wybrać. Plus 10 żywności na liczbę przyłączonych terytorium dla wszystkich miast, umożliwia zajmowanie, przyłączenie i łączenie terytorium za pomocą funduszy miasta wpływów. Nie rozumiem, umożliwia zajmowanie, przyłączenie i łączenie terytoriów. 10, a kliknę to, whatever. Dobra, idziemy odbić miasto, szybko. Biegnąć. Mam wrażenie, że to będzie mega krótka seria, bo my jakichś przecież pokonamy. A nie no, jeszcze jest jakby osobny kontynent, w którym też się rozgrywałem polityczne bitwy i technologiczne, aczkolwiek my ich w ogóle nie widzimy, nawet nie wiemy, kim oni do końca są. Widzę, że w ogóle jestem pierwszy na jakby tej tablicy sławy. I dobrze, że oni nie dołączyli do wojny. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że nie przyłączyliście do wojny. Super sprawa, panowie. Bo z wami to by mogło być naprawdę ciężkie, jeżeli oni by tutaj prowadzili wojnę. Bardzo się cieszę, że nie prowadziłem wojny. No i spróbujmy odbić moje miasto natychmiastowo. Czy ja będę w stanie to... O, jestem po prostu w stanie to zaatakować. Zmusi mnie do kapitulacji? Okres kapitulacji, przekaż harapara, przekaż... Komu mam prze... Co? Tu mi ktoś bitwę wypowiada, ty. Zgłupiałeś? Kurde, no niestety. Niestety chłop widział, że ja odbiłem swoje chyba terytorium i stwierdził, że jakby no nie, że on musi spasować, bo inaczej jest lipa. Powiem wam szczerze, że teraz w takiej sytuacji spokojnie wydaje mi się, zapłaciłem mu duże te niestety, duże reparacje, ale wydaje mi się, że w takiej sytuacji kurde, mógłbym zainwestować w wojsko i po prostu zaatakować go. Bo on, chłopie, nie ma co zrobić, ty. Po prostu taki puch, pach, cyk, ciach. I tyle, nie? I po gościu właściwie. Kurwa, chyba to zrobię, nie? Taki atak z zaskoczenia. Gorzej, jeżeli jego sojusznik dołączy, ale możliwe, że nie dołączy. Nie ma co się chyba martwić na zapas, tak mi się wydaje. Czy powinniśmy go zaatakować? No kurwa, wydaje mi się to mądre. Ty, a co on tu zrobił? To... Ty, co to jest? Ty, a ja tu jakieś miasta nie miałem czasem? On to przejął ode mnie! Nieźle, ty. No to na pewno mu wypowiadam wojnę, zapisuję. I trudno. Trudno, widzowie. Lecimy do odciny, nie? To już nie może być tak, że ja tą wojnę niby przegrałem chyba. Chyba go coś... Nie ma takiej możliwości. Podbiegnijmy tego naszymi wojskami jak najszybciej. Na miejsce. Tu w ogóle mogę go zaatakować. Jakiego siły? Łucznicy tylko. No to byśmy to wygrali. A, bo my tu go w kanapkę mamy, dobra. Minus jedna jednostka. Atak... Jaki kurwa sojusz? Wojna zaskoczenia, czemu nie mogę? A muszę mieć 20 nastrojów wojennych. Udostępnienie map, nie mogę. Dłuż żądania, o, jeszcze tak. Musimy sobie tutaj nastroje wojenne zboostować. Dobra, next, przeczekaj. Tutaj budujemy jednostki moje chyba. Będzie to mega długo trwało, dojebać. Lecimy w jednostki. Opracowano wyprawy handlowe. No niech będzie. Chciałem w retorykę, no i bitwa, już mogę? Nastroje wojenne? Nie mogę. Ucisk wierny. Składam żądania. Natychmiastowo. I przejmuję te posterunki tak swoją drogą. Brutalnym atakiem. Mam nadzieję. Dobra, moje wojska lecą do góry. Tu mamy ich w kanapkę, tu dojeżdżamy. Mogę już wojna? Nie mogę jeszcze. Król wysłał propozycję zażegnania kryzysu, bo imperium wycofuje swoje żądania i stabilizuje relacje dyplomatyczne. Odmawiam. Ja bym ich zaatakował. No. Zwycięstwo.
Dlatego, że nie jesteśmy w wojnie, to taki szybki atak. Nie mogę tutaj niestety wejść do nich, bo nie jesteśmy w trakcie wojny. No, atak pod ich granicę to bym poszedł jak najszybciej. Sobie odpocznijcie. Nowy dzida do przodu. No i tutaj też robimy, no, generalnie jednostki, no nie? Moje. Chyba łucznicy też by się przydali, oni by sobie z tyłu mucili, ale... Jebać. Mogę już tą wojnę wypowiedzieć? Mam. Wojna zaskoczenia, od razu. Pach, chłop w szoku. Tak jak on nam. Jak Buga, jak Buga. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Lecimy. Czy ja mogę... O, mogę tu ich zaatakować. No to atak. Chcę prowadzić, proszę. Podejść bliżej, cyk, pięknie, mamy to. I chyba w ogóle możemy im od razu wjechać, tak mi się wydaje. Czyli nie musimy się jakoś zbytnio zastanawiać, tylko od razu wjazd byśmy mogli zrobić. Tu możemy jeszcze wsparcie dorzucić, tutaj też możemy jeszcze wsparcie dorzucić. Kurde, ich się chyba nie ma co zastanawiać, tak mi się wydaje. Spróbujmy zapisać. I spróbujmy też chyba od razu wyjechać. Nie wiem, czy to tak działa do końca, jak ja myślę. Zwycięstwo, tak jest. 3 utracone niestety jednostki, no ale on utracił zdecydowanie więcej. Całe miasto generalnie utracił, także... Także no jest to więcej, no i tu spróbujmy mu zniszczyć ten posterunek, nie? Albo przejąć go bardziej do siebie, więc w sumie nie wiem, czy go niszczyć, czy poczekać. A, no i od razu tutaj Babylon, no tak, nie? Na jego miasto. Ale mam laksy, co się dzieje? Halo. Pyk. Niech oni sobie może na razie w sumie odpoczną. Co się dzieje, ty? Chodźmy na nasze tereny. Tutaj na dół, cyk. No niech wszyscy ci ranni tutaj ziomkowie odpoczywają. Kurde, jak jest zamieszanie, bo ja mam tyle jednostek niepołączonych razem. Tak, trzeba je połączyć jak najszybciej, bo ja tu nie ogarniam, co się dzieje. Jedną armię, nie, że tak po dwie. Bo ja nie wiem, co się dzieje, halo. Dobra, niech oni odpoczywają. Jest to jakieś wolne jednostka jeszcze? Ci. No to też na dół biegnijcie, no. Koniec tury. Jak tam nastroje? Całkiem spoko, ich całkiem beznadziejne. Bardzo mi się to podoba. Połącz jednostki, odpoczywaj sobie. Tutaj możemy bitwę przeprowadzić. Jak najbardziej ją chcemy przeprowadzić. Oni uciekają, także ich nastroje już są w ogóle do kitu totalnie. My to jak najszybciej chcemy wykorzystać. Tu bym połączył te wszystkie jednostki. Niech oni sobie odpoczywają. Niech ci odpoczywają. Ci niech zostaną może w mieście w razie W? No i wszystko chyba. To jest jakaś decyzja do podjęcia. Minus 20 jednostki, znaczy minus 20 produkcja dla jednostki, albo 15 funduszy, albo jedna zdolność bojowa. Bierzemy zdolność bojowa. Tutaj mamy za friko, że za friko to może niekoniecznie. Ale dostajemy coś takiego jak osmoza i dostajemy premię do badań, spoko, bierzemy to. Niestety chętnie bym to wykupił, tamtą technologię, no ale nie stać mnie. No i atak na Babylon, nie ma co. Po prostu rurę przed siebie. Za dużo jednostek to nie mamy, to trzeba przyznać. W ogóle ja chyba tą wojnę już mogę zakończyć zaraz. Te dwie jednostki też wyślijmy. Dobra, tam też jednostkę wyślijmy. Będzie syf straszny, ale... Mało mamy tych jednostek strasznie. On ma chyba mniej, tak mi się wydaje. Można już zakończyć trwająca wojna. O! No i pięknie. Zaproponuj pokój, wymuś kapitulację. Słuchaj, wymuszam kapitulację i chciałbym tak. To bym chciał. To bym chciał oczywiście. No i to miasto też bym chciał. Okupacja, jak to się nazywa? To miasto? Alia? Nie, chyba niekoniecznie. Chciałbym to miasto, nie wiem jak ono się nazywa. A to ja mu przekazuję ten Sadr? Co to jest Sadr? Terytorium można również... Czekasz Mapis. A, Mapis, bo to kupuję Mapis. Git. To Mapis i te tutaj te rzeczy. Te bym chciał. To bym chciał. Możesz zostać moim wasalem? Nie możesz. A, nie mogę tyle rzeczy od ciebie chcieć, tak? No nie mogę tyle rzeczy od niego chcieć. Musiał... Na przykład odpuścić sobie przekazywanie tego tutaj miasta, które okupuje. Kurde, to chyba jeszcze zaczekamy chwilę.
A mi się wydaje, że mamy większe szanse, a chwilę byśmy zaczekali po prostu ich zaatakowali jeszcze ten Babylon. Czyli tutaj jest jakaś bitwa. Myślę, że mam większe szanse, także spokojnie myślę. Możemy tutaj go zaatakować. Gituwa rozmiażdżony. Ci odpoczywają, ci już odpoczęli. No to gazu przed siebie, ci jeszcze odpoczywają. Warunki kapitulacji. Chcę, żebyśmy już zakończyli tą wojnę. Natomiast ja bym chciał też, żebyś mi przekazał tutaj to miasto. Jak nie chcesz tego zrobić, no to na razie nie mamy takiej możliwości, żebym ja ci tutaj zakończył z tą wojnę. Pełni nienawiści są ci. To niedobrze, bo mam nadzieję, że oni mi nagle nie zaatakują, a mogę to zrobić, także... Halo? No fajnie by było, jakby tego nie zrobili. No i gonimy pod Babylon, no. Pod Babylon i to jest ostatnia forteca. Powinniśmy raczej to przejąć z palcem, mi się wydaje, i będziemy inwestować dalej w technologię, bo totalnie kontynent zostanie zdominowany przez nasze jednostki, także nie będziemy się musieli niczym martwić. Tutaj możemy ich zaatakować. Czemu by nie? Tutaj splądrowałem to w sumie. A ja nie to splądrowałem, ja to miałem, ten posterunek miałeś splądrować, ty kurwa, nie to co splądrujesz. To miałeś splądrować. Tylko z drugiej strony ja sobie ten posterunek wezmę do siebie. Na razie to bym tego raczej nie chciał plądrować. W sumie to bym chciał ich zaatakować, o. Chyba lepsze rozwiązanie. Next, kto tu jest bezczynny? Jest jakaś armia bezczynna? Wy chyba jesteście bezczynni, także bieg do przodu, koniec tury. Szybko na ten Babylon. Albo ich zaatakować, nie mogę. To na Babylon, dzida panowie, dzida. Przejmujemy szybciutko to miasto. Łamiemy w pół tak zwane. O, raczej nie będą mieli szans. Szczerze mówiąc. Tu możemy w ogóle tych zaatakować. Mamy szansę? Mamy szansę, więc chętnie bym to zrobił. Pokazał, kto jest prawdziwym szefem. Natychmiastowe rozwiązanie, zwycięstwo. Ale wkurzony. No dobra, i tymi też podbiegamy do przodu. Kurde, niestety syf jest w tych jednostkach. Ta... O kurde, tu jakaś armia się większa zrobiła. Ty, wracaj do miasta jednak. Oj, tutaj chyba jakiś atak będzie. Będzie próba przynajmniej przeprowadzania ataku. No ale może nam się uda już szybciej... szybciej przejąć jego miasto. Że i on nas zaatakuje. Czy my chcemy tutaj zniszczyć te jednostki? Kurde, niby byśmy chcieli chyba. A z drugiej strony założę, żebym musiał to obchodzić. A tak, żeby mógł okupować. No dobra, spróbujmy. A nawet nie jestem w stanie go dogonić. A jestem. No to natychmiastowe rozwiązanie, zwycięstwo, git. I okupacja. Uda się? Uda się, piękna sprawa. Proszę okupować. Proszę tu wysłać wsparcie. A tu nie jestem w stanie wysłać wsparcia. To tutaj wsparcie, tutaj wsparcie, tutaj wsparcie, tutaj wsparcie. No i myślę, że gituwa i tutaj jeszcze wsparcie. Ci niech się połączą i tutaj spokojnie sobie czekają. Co ci tutaj, co ta armia, co tutaj była, będzie chciała zrobić. No i tutaj doślij wsparcie. Jak najbardziej. Obie strony mają podobne siły. Tylko wydaje mi się, że jestem technologicznie. Możesz zakończyć trwającą wojnę. Ja wiem, że mogę zakończyć. Ale ja bym chciał ich zniszczyć do końca. Tak już. Żeby nie wstali nigdy. Twoja strona ma przewagę i to mi się podoba. Nie wiem, czy robimy od razu wjazd, czy jeszcze czekamy kilka tur. Wydaje mi się, że chyba czekamy. Czy nie ma co też bezsensownie tracić jednostek. Koniec tury. Elegancko dwa tarany zrobione. No myślę, że jak kliknę teraz escape'a i kliknę zapisz, to mamy to. Jak ich zaatakuje. Oblężenie, zaatakuj, natychmiastowe rozwiązanie, zwycięstwo. Gwiazdka militarna odblokowana i straciłem tylko dwie jednostki klasy oblężniczej, on stracił wszystko. No i teraz możemy sobie porozmawiać. Wymuś kapitulację. Słuchaj, sprawa jest taka. Co ja taki zawstydzony? Czy ja to wygrałem? Bierę to. Pyk. Chciałbym, a nie mogę dwóch naraz wziąć? Nie, to jest chyba, a bo ja to i tak dostaję chyba od buta. Dobra, chciałbym, co bym chciał?
Ja nie rozumiem, jak działa kurwa ta tutaj, to co ja klikam. Naprawdę nie rozumiem, jak to działa. Przekaz mem... Ja bym chciał to na przykład, to nie wiem, co to jest do końca. Przekaz a Babylon mu mogę cały wziąć. O kurde. No to trochę by się zesrał. Ty, wziąłbym mu cały Babylon? To jeszcze mogę mu wziąć. I ten Sadr. Czymkolwiek to jest ten Sadr. To weźmy Babylon i cały Sadr. I to też bym chciał jeszcze. Też mogę? Dobra, mam nadzieję, że to jakoś fajnie wyjdzie. Czekajcie, ja sobie zapiszę. Kliknąłbym chętnie zapis. Nadpisałbym to. No i wymuś kapitulację. Dobra, i to super. To odzyskałem, co chciałem. I dostałem jeszcze od nich ten Babylon i tak dalej. Zajebiście. Ogólnie to te miasta nie mogą tutaj zostać, więc musimy jakoś wchłonąć razem w coś. Musimy jakoś połączyć dziwnie. Nie wiem, chyba jestem w stanie to zrobić, prawda? Mogę zniszczyć to miasto, jakby pochłonąć je? Jakoś mogę, tylko nie wiem do końca jak. Mogę to oddzielić, ale to nie chcę. Chciałbym to połączyć razem, to miasto i to miasto. A właściwie to już mamy tyle minut odcinka, że wydaje mi się, że w sumie na dzisiaj to zakończymy. Wydaje mi się, że wychodzi fajnie, że jest git, że jesteśmy fajnie technologicznie. Myślę, że jest jeszcze dużo mapy do odkrycia, także tutaj może się solidny przeciwnik czyhać na nas, także musimy technologicznie jeszcze troszeczkę nadrobić. No w końcu powinniśmy już mieć jazdę frankijską, także inwestycja w technologię. No i co, jeszcze trzeba tych niebieskich dojechać. Zająć im ten transport lądowy, od razu tutaj cyk, okupacja, plus 800 golda. Następujące imperia będą miały według mnie roszczenia do mnie, no spoko. No i myślę, że od razu ich dojedziemy w tym następnym odcinku. Zajmiemy to i zobaczymy, później pewnie się skupimy na fioletowych, czy tam różowych i no będzie na pewno coś fajnego, chyba się w końcu uda wygrać, mam nadzieję, jak nie, to przynajmniej będzie wyrównana walka. Dobra, tyle na dzisiaj, widzimy się jutro, cześć.